2013 roku w sprawie ze skargi ustanowienie głównego inspektora nadzoru budowlanego z dnia 12 stycznia 2012 roku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanowił. Pierwszy, zamknięto rozprawę, otworzyć na nowo. Punkt drugi, nowy termin rozprawy wyznaczyć z urzędu łącznie ze sprawami o sygnaturze 2 OSK 2349/13 i 2 OSK 2699/13. Więc od postanowień zamknięto rozprawę otworzyć na nowo, wyznaczyć jeszcze termin rozprawy w tej sprawie, ale łącznie ze sprawami tymi 2 OSK 2349/13 i 2 OSK 2699/13, albowiem okazuje się, że tego przedszkola dotyczą jeszcze dwie sprawy ze skarg kasacyjnych od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i celowe jest rozpoznanie tych skarg kasacyjnych łącznie. I po drugie, po zamknięciu rozprawy przy piśmie z dnia 2 lutego 2015 roku skarżący złożył plik dokumentów, wśród których między innymi znajdują się postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących tego przedszkola, a więc konieczna jest rozprawa, na której także te dodatkowe dokumenty zostaną rozpoznane. Stąd rozprawę otworzono na nowo, nowy termin rozprawy w tej sprawie, łącznie z tymi dwoma sprawami, zostanie wyznaczony z urzędu. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za udział w dyskusji.